Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest tutaj tak troszeczkę tłoczno. Zobaczcie, ile nas tutaj jest. Imbryczankę Kofirwatkę poznaliście już w ostatnim odcinku bajek pachnących terpentyną siostry. Natomiast pamiętacie, jak z przedpokoju wychyliła się jedna z sióstr, kolejna, czwarta już? To ona, tak. Gdyby nie ona, o wszystkim byśmy zapominali. Ale dzięki niej to się nie dzieje, ponieważ ona tak po cichutku, niepostrzeżenie, codziennie, każdego dnia, każdego szczególnie poranka, przypomina nam o tym, żebyśmy o niczym nie zapomnieli, wychodząc z domu. Jak ona ma na imię? O tym za chwileczkę. Tak, już niektórzy z Was wiedzą, że jest to oczywiście pamiętulka wszystko wziętka. Pamiętulka wszystko wziętka rzuciła Imbryczkowi poważne spojrzenie. Uniosła groźnie czarne brwi, potrząsając grzywką, na której roziskrzył się błękitny blask, oznaczający, że jest w najwyższej formie. Odrzekła więc mocnym głosem. Zmywać trzeba i wycierać, nie wolno nic zostawić. Jak się od razu nie zrobi, to potem pracy jest więcej. Ależ pamiętulko, jęknęła Kofirwatka, szorując kubeczek w paski. Przecież nie musisz nam o tym ciągle przypominać. Wiemy, co do nas należy. A do mnie należy przypominać. Więc mi się tu nie złość, kochana, zmieniła głos na łagodniejszy i uśmiech posłała swej siostrze. Codziennie ta sama historia, burknął Imbryk, już znużony wciąż tą samą śpiewką. A przecież ty też masz chyba coś teraz do roboty. To ja mam ci przypominać, jakie są twoje obowiązki? Może się nimi już zajmiesz? Imbryczek był jak zwykle bardzo naburmuszony. Pamiętulka wszystko wziętka puknęła ze złości, bo niestety, lecz Imbryczek znów ją zdenerwował. Bo jakże on mógł pomyśleć nawet, że ona o czymś zapomni? Skoro zawsze właśnie ona jest od pamiętania? Poprawiła szybkim ruchem jedną z wielu torebek, które pełne są wszystkiego, co kobietom trzeba. Zgrabnym ruchem włożyła pod pachę różne notatniki, parasolkę, bo pochmurno oraz też śniadanie. Takich śniadań, telefonów, ładowarek, kluczy, to ci wszyscy biedni ludzie wciąż zapominają. Nie wiem doprawdy, no nie wiem, cóż by oni beze mnie, westchnęła kręcąc czarną główką, a błękitne roziskrzenia tęczyły jej we włosach. Tak, masz rację, wszystko wziętko, przytaknęła siostra. Czasem widzę, że niektórzy zapomną o kawie, wybiegając z domu na czczo, nawet bez herbaty. Ale tylko wtedy, kiedy nasza starsza siostra spóźni się z budzeniem, ale wszystkie wiemy, że kogutniczka przebudzanka to czasem grzebulka. Zawsze sobie tak myśli, przecież zdążę, niechże jeszcze pośpią, a różnie to potem z tym bywa. Bo ona tak bardzo lubi patrzeć, jak ten jej kogutek śpi i śni. A bez kogutka, wiadomo, sny nie odpływają. A potem ci, co zaśpią, śpieszą się przeokropnie. Imbryczanka przytaknęła, poznała te sprawy. A poza tym się martwiła, czy dobrze ją zastąpi. No i właśnie, i wtedy dopiero to ja mam pełne ręce roboty. Nie masz pojęcia, Kofirwatko. Co się wtedy dzieje? Nic ludzie znaleźć nie mogą. Buty im się mylą. Łapią wszystko bez namysłu, bo zegar przyspiesza, ale wiesz, on nie przyspiesza.
To im się tylko tak wydaje. A potem się wracają do domów nawet po 100 razy. A po torbę, a po szminkę, po kluczyk do auta. Ileż razy muszą sprawdzać, czy drzwi na klucz zamknięte, czy ogień pod zupą nie płonie, bo jeszcze się gotowała, a o kablach od żelazek to nawet nie wspomnę, bo to zmora jest największa, każdemu się zdarza. O kablach? Zainteresował się Imbryczek tematem technicznym. Oj, nie masz pojęcia, grubasku. Ile pan się wraca i to z jakiej drogi? Wydeła znacząco policzki, muśnięte nieco różem. No bo nie jest wcale pewna, czy żelazko z prądu wyłączyła. A potem się zwykle okazuje, że oczywiście tak. A czas i nerwy stracone. No ręce opadają. A ja się staram, jak mogę. Przypominam im wtedy, minutka po minutce, jak tę swoją bluzeczkę pracowała i jak wyjęła ten kabel z gniazdka i że jest bezpiecznie. I co? I to ty im przypominasz? Imbryczek podskoczył na blacie, aż brzdęknęły kubeczki już powycierane. Właśnie wyruszały na drzemkę do kredensu. Często mi się to udaje, Imbryczku, jednak nie zawsze. Widzisz, ludzie mają na głowie teraz naprawdę zbyt wiele, a swej pamięci i przeczuciom rzadko zawierzają. Kiedyś było inaczej, zamyśliła się pamiętulka i zwolniła tempo. A mogliby tylko troszkę spokoju w sobie odnaleźć. Do lasu pójść częściej, na spacer, nad wodę. Kiedy się spokój do swojego serca zaprosi, to wtedy wszystko się samo układa i nic się nie poplącze. Ludzie jednak w to chyba jednak w ogóle nie wierzą. Pokiwała głową. A jeśli nawet, to zapominają pamiętać i gnają wciąż zbyt szybko, by zdążyć ze wszystkim na czas. A wtedy oczywiście znów coś w końcu im umknie. Gdyby nie ja, uniosła znów dumnie podbródek, mówię wam, kochani, nerwową mam pracę. Usnęła dłonią żabocik, aż zafalował ładnie. I niezwykle odpowiedzialną pracę. Oj, ważna ja jestem, naprawdę, kto wie, czy nie najważniejsza. Pchi, a ty znowu? No przestań, prychnął Imbryk, przewracając oczami. Pewnie, że ważna, ale musisz pamiętać, droga pamiętulko, że każdy ma ważną pracę i każdy jest równie potrzebny, nie tylko ty jedna, o nie. Dobrze już, dobrze, niech ci będzie, mój mały, mruknęła wszystko wziętka, przytykając Imbryczka w ucho. No to ja już biegnę im o wszystkim szybko przypominać. A kiedy wrócę, to może razem napijemy się pysznej herbatki i przedyskutujemy nasze priorytety. Pamiętajcie, że mi z miodem, a nie z cukrem wcale. Zanim zdążyli jej odpowiedzieć na jakiekolwiek z pytań, już jej rzecz jasna nie było. Jak sami widzicie, pamiętulka to siostra niezwykle żwawa i bardzo energiczna. Żywe srebro, mówi tata czas, a mama chwilka, jak to mama, nie tylko dla ozdoby, ale i dla bezpieczeństwa, wplotła w jej ciemne włosy drobniutkie, srebrzyste lśnienia. Dzięki temu mogli ją łatwiej w mrokach odnaleźć, gdy była jeszcze dzieckiem. A teraz tak już jej zostało, bo wszyscy do tego przywykli. Drzwi do przedpokoju głośno trzasnęły, a w domu zrobiło się cicho. Imbryk odetchnął z ulgą,
i spojrzał na kubeczki, które w kredensie już w rzędach słodko spały. Imbryczanka Kofirbatka usiadła przy stole i znów patrząc w okno głęboko się zamyśliła. Wiesz, Imbryczku, tak myślę o tym świecie ludzi. Tyle o nim wiem, a nigdy wśród nich nie byłam. Mam wielką nadzieję, że nasze siostry wiele nam opowiedzą, kiedy już wrócą z tej dużej i pięknej wystawy. Ciotka Aria Lukrecja na pewno też wieści z tej ich podróży nam przyśle. A obiecała? Spytał Imbryczek, drapiąc się za uszkiem. W liście pisała, że tak, więc... A więc i słowa dotrzyma. Ona słowa zawsze dotrzymuje. I to śpiewająco. Zaśmiał się Imbryk ze swego żarciku, bo przecież wiadomo, że jest ciotka słodka śpiewaczką operową. Lubię tę ciotkę, aj lubię. I lubię, jak ona do ciebie mówi, żeś pierwszą damą kuchni, moja Kofirbatko. A ja się z nią zgadzam, bo tyś w kuchni jest najbardziej pierwsza. Wszyscy jeszcze słodko chrapią, a już wstawiasz wodę. No bo to taka praca nasza, kochany Imbryczku najpierwszy. Zaśmiała się złotym głosem i otworzyła okno. Lecz tym razem nie dlatego, by otworzyć drogę dla wszystkich kubeczków. Zrobiła to po to, aby wpuścić cieplutkie promienie. Bo słonko już świeciło bardzo mocno i rozgrzewało świt. Choć wiadomo, że na tym niebie to i gwiazdy lśniły wśród promieni słońca. Ale nieco bardziej blado teraz lśniły sobie. Wiesz, Imbryczku mój kochany, mam chęć na pyszną babeczkę. Nagle pisnęła radośnie Imbryczanka, bo sobie przypomniała o całym ich wielkim stosie na całkiem dużym talerzu. Od ciotki Ary Lukrecji. To i ja poproszę. O, usłyszeli dźwięczny głosik siostry piątej, która przyszła się przywitać jak zwykle elokwentnie. Siostry piątej. Chętnie się słodką babeczką z rana poczęstuje, choć nie najzdrowsze to może, to jest na pewno pyszne. Pocałowała siostrę, uśmiechając się pięknie. Dzień dobry, moi kochani. Tak śliczny mamy dziś dzień, że z największą przyjemnością zabiorę się dziś do pracy. Mnóstwo ciekawych perspektyw się dla mnie znów otwiera, tak jak każdego dnia. Zaśmiała się urokliwie siostra piąta i nagle zastygła w bezruchu. Spojrzawszy w przestrzeń za oknem. Zaraz, powiedziała. Spójrzcie, ktoś tu przecież leci. Czyżby to był nasz listonosz? Nie, to jakiś inny, nieskrajny dzbanów. Coś mi się wydaje, że ze świata ludzi, rzekła Kofirbatka, wyjrzawszy przez okno i wyciągnęła smukłą rączkę, by odebrać list od ptasiego posłańca. W zamian wsunęła mu do dzióbka kawałeczek chlebka i pomachała mu na pożegnanie. Po chwili odpieczętowała list. Satynowo lśniącą kopertę złotymi literami pisano. To do nas wszystkich. Zobacz. List od królowej kwitnących storczyków. Od tej królowej, co w swoim królestwie ma smoka? Spytał podekscytowany Imbryczek, zdecydowanie zafascynowany tak wielką, niezwykłą istotą. I którego zupełnie nic a nic się nie boi? Tak, pokiwały z uśmiechem siostry i z zaciekawieniem otworzyły lśniącą kopertę, z której wysunęła się karta
zapisana pięknym charakterem pisma oraz kolorowy wizerunek pani i smoka. Dobrze ją znały z wielu opowieści, bo o mądrych ludziach wieść niesie się z wiatrem. Ciekawe, o czym do nas pisze? No i moi mili, ciekawe, o czym jest ten list, jak myślicie? W tym liście dowiemy się o krainie królowej kwitnących storczyków. Oczywiście dowiecie się tego w odcinku 6 bajek pachnących terpentyną siostry, który czytam dla Was i dla mojej Ini kochaniutkiej i wiem, że ona czeka na kolejny odcinek. Ciekawa jestem, czy Wy również. A królową kwitnących storczyków poznacie już bardzo niedługo. Gorąco zapraszam i dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Pa, pa!